Panie trenerze, dziś spotykamy się podczas 12. edycji piłkarskiej Gwiazdki Rakowa. Dziś nie wydanie boiskowe. Widzimy się dzisiaj w hali sportowej Częstochowa. I może na dobry początek zapytam, jak zabawa podczas tej imprezy? No bo oczywiście jest rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa. Tak, dobra zabawa, szczytne cele, bo i zbiórka pieniędzy na cele charytatywne jak zwykle. I to jest chyba najważniejsze, no, przedświąteczny taki dzień, można powiedzieć. I miło, myślę, spędzone. Ci, co byli, na pewno nie żałują. Ci, co nie dotarli, no to myślę, że szkoda, że nie uczestniczyli z nami. Miło było dzisiaj spotkać się z tymi piłkarzami, którzy jeszcze nie tak dawno wywalczyli awans do tej Nice pierwszej ligi? Tak, no nie widzieliśmy się z niektórymi właśnie od momentu rozstania i sympatycznie, no tym bardziej, że pokazali, że to nie byli przypadkowi też zawodnicy, bo wygrali turniej. Miesiąc temu tak naprawdę zakończyły się zmagania w rundzie jesiennej, ale z tego, co dało się zauważyć w mediach społecznościowych, zarówno trener, jak i drugi trener Maciej Kędziorek, nie próżnowaliście, nie odpoczywaliście, pojechaliście do Anglii zbierać cenne doświadczenie. Niektórzy nawet pisali w internecie, że drużyna z Anglii po waszej wizycie zacznie lepiej punktować. No tak, staraliśmy się ten czas też wykorzystać na swój rozwój. No często tak robimy, że jak jest możliwość taka, bo jest kilka dni wolnego, no to staramy się gdzieś pojechać, zobaczyć jak pracują inni, też coś wykorzystać dla siebie, czyli tutaj wzbogacić swój warsztat. Dobiega końca rok 2017, świetny rok dla Rakowa, najpierw ten upragniony awans do pierwszej ligi, a teraz po 19 kolejkach trzecie miejsce na zapleczu Lotto Ekstraklasy. Czy przed tym sezonem spodziewał się trener, że będzie aż tak dobrze na tym poziomie, na tym etapie rozgrywek? No bym powiedział, że tak, że wierzyłem w ten zespół i w swoją pracę i w pracę wszystkich ludzi, którzy na ten wynik pracują, no to byłoby to nieprawdą, nie? Sami nie wiedzieliśmy przed ligą, na co nas stać i co możemy w tej lidze osiągnąć. Początki nie były łatwe, ale z meczu na mecz, nawet po tych pograszkach, czuliśmy, że to nie jest poza naszym zasięgiem, a wręcz przeciwnie, byliśmy tacy rozgoryczeni, wkurzeni tym, że te punkty nam uciekają, a moglibyśmy je spokojnie sobie dopisywać. I skorygowaliśmy oczywiście kilka elementów. Poprawiliśmy naszą grę w kilku fazach i to się przełożyło na punkty. Niewiele brakowało, tak jak mówiłem, ale no te korekty musiały być, te korekty też w składzie nastąpiły. Łatwo zobaczyć, że troszeczkę inni zawodnicy akurat weszli w tym momencie. To się sprawdziło i kwintesencją są te 32 punkty i trzecie miejsce w tabeli, z czego na pewno jesteśmy zadowoleni, no ale to już za nami. Na pewno fantastyczny rok, bo wygranie drugiej ligi, teraz to trzecie miejsce po pierwszej rundzie. Apetyty wzrosły, tak, no bo cele wiadomo, jakie były przed sezonem. Teraz troszeczkę na pewno się weryfikują i zobaczymy, co przyniesie wiosna. Na razie myślimy o tym, żeby pozyskać nowych zawodników, bo kilku zawodników od nas odejdzie. No a później bardzo dobrze się do tej rundy przygotować, no bo w każdym meczu na pewno trzeba będzie walczyć jeszcze bardziej, trzeba będzie jeszcze więcej dać siebie i serca, ale i też jakości, bo no w tej lidze już jesteśmy rozpoznawalni i na pewno już nikt nas nie zlekceważy. No właśnie, patrząc na te transfery chociażby Mateusza Zachary, wydaje się, że tak mocno pukacie do drzwi Ekstraklasy. No zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? No rzeczywiście transfer Mateusza, no, jest dużym transferem jak na pierwszą ligę, no nie oszukujmy się, to zawodnik ekstraklasowy, reprezentant Polski jeszcze niedawno, tak? No i to do tego nie jest wiekowy piłkarz, a wręcz przeciwnie, uważam, że najlepsze ma jeszcze przed sobą. Udało nam się z nim dojść do porozumienia, on też jest pełen optymizmu i po tych pierwszych treningach widzę, że tak z wiarą, ale też z dużą motywacją podchodzi
do pracy tutaj i funkcjonowania u nas i to dobrze rokuje na przyszłość. Oczywiście boisko wszystko zweryfikuje, ale myślę, że to był bardzo rozsądny transfer i mam nadzieję, że będzie korzystny dla obu stron. To, co pewnie ciekawi kibiców, to takie pytanie, ile transferów możemy się spodziewać i do klubu, ale także z klubu. No w tej chwili odeszło właściwie, czy odchodzi od nas czterech zawodników, można powiedzieć, nawet pięciu, no i taka liczba prawdopodobnie nas zasili. To będą zmiany na poziomie pięciu zawodników i myślę, że to gdzieś będzie się bilansowało, no może plus jeden, bo trzeba pamiętać o tym, że Łukasz Duriszka jest po poważnej operacji, rehabilituje się, nie wiadomo, czy będziemy mogli z jego usług skorzystać w trakcie rundy wiosennej, w związku z tym no, gdzieś to nazwisko może być, tak jak mówię, czy ten transfer plus jeden ze względu na to, że no, Dury może jeszcze nie być gotowy do gry w najbliższej rundzie. Ten progres całego Rakowa widać praktycznie na każdym kroku, nie tylko transfery, nie tylko dobre miejsce w tabeli, ale także ten okres przygotowawczy, który teraz będziecie spędzać w Turcji, to chyba takie dość jednak niespotykane, że drużyna z pierwszej ligi pojedzie na taki obóz tak daleko, bo z pewnością jest to kosztowna wyprawa. Nie no, to właśnie staje się standardem, nie? No, te warunki w Polsce są jakie są i często bardzo utrudniają pracę, bo no, nie wiemy, co nam natura przyniesie i niekiedy mrozy minus 15 czy minus 20 czy duże opady deszczu po prostu dezorganizują pracę i no, nie można w tych warunkach nic zrobić. Dlatego no, coraz więcej drużyn tutaj ze Śląska chyba, jak szybko kojarzę, tylko Tychy nie wyjeżdżają, bo i GKS i Zagłębie pod Beskidzie wszyscy wyjeżdżają, także no, pokazuje to o tym, że ta liga no, jest coraz bogatsza, no bo słusznie pan zauważył, że no, to jest wyprawa na pewno dość kosztowna, ale z drugiej strony i te polskie standardy są wysokie i te ceny zdecydowanie poszły w górę, więc tutaj bilansując to i właśnie te warunki pogodowe, no coraz więcej drużyn uważa, że lepiej troszeczkę dołożyć i być pewnym tego, że można ten plan zrealizować, niż liczyć na to, że warunki pogodowe umożliwią to, żeby tą pracę wykonać tak, jakby się chciało. Kończąc już ten wątek piłkarski, przejdźmy do tego, co czeka nas teraz. Będziecie mieć troszkę dni odpoczynku, zanim rozpoczniecie ten drugi etap przygotowań. Jak trener chce spędzić ten wolny czas, oczywiście poza świętami, gdzie spędzi oczywiście w rodzinnym gronie. Jeszcze jakieś małe wakacje, jakiś mały urlop, czy już rozpisywanie specjalnych treningów i taktyki na zbliżającą się rundę wiosenną? No już po urlopie już teraz święta, tylko te trzy dni właściwie i no, trzeba się zabrać do pracy, bo tak jak mówię, no, jesteśmy na etapie przygotowywania się do okresu przygotowawczego, to wymaga też dużo takiej pracy teoretycznej, no, ale też przede wszystkim transferów, nie? To jest wyzwanie nie tylko dla mnie, ale dla wielu ludzi w klubie, bo no nie chcemy popełnić dużych błędów i chcemy, żeby te transfery były celowe i skuteczne. W związku z tym no, musimy się do tego mocno przyłożyć. Czego można życzyć trenerowi Markowi Paprzynowi i całej drużynie Rakowa na ten zbliżający się rok? Myślę, że drużynie i mnie też, no tutaj przede wszystkim zdrowia, bo to jest oczywiste, bo bez tego nic nie będzie. Natomiast myślę, że przychylności, tak, przychylności środowiska, też wiary w to, że nawet gdyby były jakieś przeszkody, to będziemy dawać radę. I tak jak powiedziałem, no, wspierania tych działań wszystkich nas w klubie, właściciela, tak, no, bo to jest bardzo ważne w kontekście rozwoju klubu, ale też myślę, że całej piłki częstochowskiej, no bo jeżeli my będziemy te wyniki osiągali dobre, to myślę, że aktywizacja społeczeństwa będzie większa. No to do tych życzeń jeszcze dokładamy awansu do Lotta Ekstraklasy i nowego obiektu sportowego w Częstochowie. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.